stanowisko osoby od komunikacji, marketingu i PR-u w startupie to jest rzecz ważna. W szczególności na etapie tworzenia. Wydaje mi się, że tak. To znaczy, jeżeli myślimy... Koszt przede wszystkim, nie? Tak, tylko że w momencie, gdy jesteśmy startupem robionym przez osoby, które dzielą się tak naprawdę przyszłym equity, to opłaca się chyba wydedykować część udziałów dla osoby, która będzie odpowiedzialna za komunikację i opowiadanie o tym, co robimy. Bo nie sztuką jest robić bardzo ciekawe rzeczy. Takich firm, które robią ciekawe rzeczy, jest dużo, natomiast powszechną bolączką jest to, że te firmy w ogóle nie komunikują na zewnątrz tego, jakie mają technologie, jakie mają kompetencje, jakie mają osiągnięcia. I nie ma się co oszukiwać. No, programiści tego nie zrobią. Osoby od robienia biznesu tego też pewnie nie zrobią. To jednak jest oddzielna kompetencja, którą warto zaplanować i pozyskać. No niestety jest też tak, że firmy PR-owe z reguły w ogóle nie rozumieją startupów. Jeżeli mają jakieś oferty, one są drogie, nieprzystosowane do startupów, raczej skoncentrowane na klientach dużych. Natomiast być może warto się zastanowić, czy nie pozyskać kogoś, kto może nawet jeszcze studiuje, ale jednocześnie dobrze rozumie internet. Jest fascynatem internetu i jest też fascynatem komunikacji, dziennikarstwa, relacji z mediami, dla kogo praca w startupie będzie praktyką de facto. I to na dodatek wynagradzaną equity, tak? Warto za takiej osoby szukać. A jest jeszcze inne rozwiązanie, twój projekt. Cubroot, tak? No my rzeczywiście uruchomiliśmy w zeszłym roku projekt, patrząc na tę bolączkę, o której powiedziałem. I dostosowaliśmy ofertę do możliwości i potrzeb startupów w taki sposób, żeby w sposób automatyczny można było wysłać informacje o tym, co robimy, do wielu dziennikarzy. Niemniej my oferujemy jakiś automat, natomiast też musi być w firmie osoba, kto myśli o tym, co do tego automatu zostanie wpuszczone. Może to być osoba, która jest zewnętrzna wobec zespołu, na przykład obsługuje kilka startupów i my taką osobę jesteśmy w stanie dostarczyć, ale myślę, że mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem jest, jeżeli będzie się miało taką osobę wewnątrz swojej firmy, która 24 godziny na dobę będzie myślała, może inaczej, będzie 24 godziny na dobę żyła tym, co robi startup i jednocześnie myślała o tym, gdzie można to zakomunikować. Myślę, że na takim etapie początkowym bardzo ważne jest pozyskanie jakiejś ekspozycji na rynek. I to ma też konkretną wartość w postaci ruchu, który może pojawić się u nas na stronie, który potem będziemy mogli skonwertować na przychody, na sprzedaż, na akcje, na przychody reklamowe. W przeciwnym razie musielibyśmy dużo zapłacić za przyciągnięcie tego ruchu.